Dzień dobry, witajcie. Wiele osób na przykład uważa, że kwasek cytrynowy jest szkodliwy dla zdrowia, ponieważ jest to substancja wyprodukowana gdzieś w laboratorium, sztuczna, syntetyczna, generalnie niezdrowa. A te same osoby na przykład zalecają codziennie picie octu jabłkowego rozcieńczonego, najlepiej rano na czczo, dlatego że ocet jabłkowy to substancja czy mieszanina różnych substancji powstałych w sposób zupełnie naturalnych i zdrowych. Wyjaśnijmy, że kwasek cytrynowy to jest po prostu nazwa potoczna kwasu cytrynowego. Nie jest to substancja niezdrowa. Kwas cytrynowy występuje w organizmie człowieka. Jest naturalnym składnikiem komórek, dlatego że bierze udział w cyklu Krebsa. W zasadzie pierwszym etapem cyklu Krebsa, w którym jest połączenie acetylokoenzymu A z kwasem szczawiooctowym, powstaje właśnie cytrynian, czyli sól kwasu cytrynowego. Dlatego, że w naszym organizmie nie występują kwasy w wolnej postaci, ale właśnie w postaci takich anionów reszt kwasowych, czyli po prostu w postaci soli. Natomiast kwas cytrynowy występuje też powszechnie w różnych owocach. W jagodach, porzeczkach, cytrynach, ale występuje także na przykład w pomarańczach. Występuje w wielu różnych owocach. Struktura chemiczna kwasu cytrynowego otrzymanego syntetycznie w laboratorium jest dokładnie taka sama jak ta, która występuje w owocach. To jest dokładnie ten sam związek chemiczny, który nie różni się w działaniu. Natomiast trzeba pamiętać zatem, że kwas cytrynowy jest niezbędny do prawidłowego przebiegu procesów życiowych, takich jak cykl Krebsa, a więc między innymi niezbędny do wytwarzania energii i prawidłowego funkcjonowania każdej komórki. Natomiast wiadomo, że spożywanie kwasu cytrynowego stężonego niestety jest szkodliwe dla zdrowia. Dlatego, że kwas cytrynowy działa niszcząco na szkliwo zębów, co sprzyja powstawaniu różnych ubytków niepróchnicowych, a w dalszym etapie również rozwoju próchnicy. I pod tym względem ten kwas może działać nawet silniej, jak jest stężony, niż kwas na przykład mlekowy, który powstaje w wyniku fermentacji w obrębie jamy ustnej po spożyciu czekolady. Czyli ktoś, kto je na przykład cytrynę czy owoce i nie umyje zębów, to również niestety szkodzi swoim zębom, tak samo jakby ktoś, kto jadł czekoladę. Poza oczywiście pomijając tę kwestię, że słodycze są niezdrowe, a owoce oprócz kwasów organicznych niszczących zęby dostarczają również wiele różnych składników mineralnych i witamin. Poza tym kwas cytrynowy może w większym stężeniu podrażniać błonę śluzową, także przełyku i żołądka, nasilać objawy zgagi, a u osób z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy powodować dolegliwości bólowe. W obrębie jelit może nasilać perystaltykę i powodować luźne stolce. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że z kolei ocet jabłkowy zawiera kwas octowy, dokładnie taki sam, który znajduje się w occie spirytusowym. Jego działanie jest dokładnie takie samo, czyli tutaj tak samo jak kwas cytrynowy może uszkadzać szkliwo zębów, może nasilać zgagę, może powodować dolegliwości bólowe u osób z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, może podrażniać przełyk i tak dalej, może powodować ból brzucha, biegunkę, może powodować też inne objawy nietolerancji w zależności od indywidualnych nietolerancji występujących u danej osoby. Natomiast ocet jabłkowy zawiera też inne związki chemiczne, na przykład trochę innych kwasów owocowych, zawiera trochę pektyn, trochę witamin, trochę związków polifenolowych, garbników, tych pochodzących po prostu z jabłek. Dlatego niektórzy uważają, że jest zdrowy. Zdrowy na przykład, bo reguluje florę jelitową. To jest nieprawda, dlatego że w skład octu czy bakterii octowych wchodzą bakterie z rodzaju acetobakter. Acetobakter na przykład aceti, acetobakter xylinum, które nie są składnikami prawidłowej flory jelitowej u człowieka. One nie zaszkodzą, ale nie utrzymują się, nie kolonizują jelit. Wchodzą też drożdże.
Jeżeli są to drożdże Saccharomyces, które używane są w procesie produkcji, no to taki ocet jabłkowy może zawierać nieco większą ilość witamin z grupy B. Ale biorąc pod uwagę ilość, którą się spożywa takiego octu, raczej nie ma to większego znaczenia dla zdrowia. Natomiast zawierać może drożdże Saccharomyces, czy inne drożdże, które generalnie również nie stanowią prawidłowej flory jelitowej człowieka i są usuwane z organizmu skałem. Na przykład Hansenia spora, uwarum, bądź inne gatunki drożdży, czasami tak zwane drożdże kożuchujące, Candida mycoderma, które niekoniecznie są nawet zdrowe. Ale z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę, że może zawierać trochę składników mineralnych, witamin i polifenoli, raczej bez większego korzystnego wpływu na zdrowie, biorąc pod uwagę, w jakiej ilości jest spożywany. Natomiast kwasy organiczne, które i kwasy owocowe, które występują w takim occie jabłkowym, mogą wpływać na przykład na perystaltykę jelit, pobudzać perystaltykę, zapobiegać zaparciom. Mogą u niektórych osób niestety, ale też, no, a może niestety, osłabiać apetyt. Dlaczego? Dlatego, że niektóre badania wskazują, że z jednej strony ocet jabłkowy może mieć wpływ na lipidogram, czyli zmniejszać stężenie trójglicerydów we krwi czy cholesterolu LDL, może zmniejszać indeks glikemiczny niektórych potraw, a także poprawiać tolerancję glukozy. Są takie badania. To z drugiej strony wiadomo, że poprzez swoje działanie drażniące w obrębie żołądka może też powodować dłuższe uczucie sytości, podrażnienie błony śluzowej, w związku z czym osłabiać apetyt. Taka osoba będzie mniej jadła i dlatego może nieco stracić na wadze. Nie jest to związane z jakimś bezpośrednim wpływem na metabolizm, ale może to być związane właśnie ze zmniejszeniem apetytu. Czy zatem ocet jabłkowy jest niezdrowy? W racjonalnych, małych ilościach, jak powiedziałem, nie zaszkodzi. Zawiera trochę witamin, składników mineralnych, związków polifenolowych, które w rozcieńczeniu, przyjmowane w niewielkiej ilości, oczywiście działałyby korzystnie na zdrowie, ale raczej efektów jakichś cudownych tutaj bym się nie spodziewał, ze względu na małą ilość, która ich występuje w jabłkach i małą ilość, która ich występuje w rozcieńczonym occie jabłkowym. Natomiast nie wolno octu jabłkowego używać do na przykład wypalania sobie znamion, bo też słyszałem takie pomysły. Takie znamiona jak na przykład włókniaki czy kurzajki, a w zasadzie to nie są znamiona, tylko zmiany na skórze związane z infekcją wirusem HPV, mogą być usuwane czasami bez badania histopatologicznego. Natomiast musi tutaj je obejrzeć i tak wcześniej dermatolog, czy po prostu inny lekarz, żeby być pewnym, że są to zmiany łagodne, które można usunąć bez pobierania wycinków do badania histopatologicznego. Zmiany barwnikowe, melanocytowe, o brązowej czy czarnej barwie powinny być generalnie usuwane i badane pod mikroskopem. Nie wolno do tego celu używać ani laseroterapii, ani krioterapii, ani też oczywiście octu jabłkowego. W warunkach domowych niektórzy produkują sobie taki ocet jabłkowy na własną rękę, czyli obierają, kroją jabłka, zalewają wodą destylowaną i pozostawiają w temperaturze pokojowej do fermentacji. Zwróćmy uwagę, że w tym przypadku proces fermentacji alkoholowej, który zachodzi na początku, nie jest rozdzielony od fermentacji octowej, w związku z czym powstaje faktycznie po pewnym czasie kwas octowy, a na początku mieszanina niewielkiej ilości alkoholu. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że w warunkach domowych nie zapewnia się tak zwanych warunków anaerobowych, czyli beztlenowych, w których rosną drożdże, na przykład Saccharomyces. To są warunki tlenowe lub względnie beztlenowe, w których mogą namnażać się również chorobotwórcze bakterie, więc taki ocet może niestety zawierać pleśń, grzyby pleśniowe, może zawierać również bakterie, które niekorzystnie są dobre dla naszego zdrowia. W warunkach przemysłowych produkcja takiego octu jest rozdzielona. Rozdzielona od fermentacji alkoholowa z użyciem drożdży jest rozdzielona od fermentacji octowej. Na potrzeby domowe w zasadzie nie ma takiej potrzeby, dlatego że i tak końcowym produktem tych procesów fermentacji jest utlenianie glukozy czy w ogóle cukrów zawartych w jabłkach, utlenianie ich do kwasu octowego, najpierw do alkoholu, a później alkoholu do kwasu octowego. Czyli moi drodzy, podsumowując, kwasek cytrynowy
nie jest szkodliwy dla zdrowia, no chyba, że jest spożywany w większych ilościach, może działać niekorzystnie na zęby i podrażniać układ pokarmowy, zwłaszcza przełyk. Natomiast jeżeli chodzi o ocet jabłkowy, to jego działanie jest bardzo podobne co do kwasu cytrynowego, dlatego że tutaj również występują przede wszystkim woda i kwasy organiczne. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że niektóre osoby zgłaszają, że ocet jabłkowy im pomaga. Na przykład w ten sposób, że poprawia trawienie albo ustępują dolegliwości dyspeptyczne. Czasami tak zwane pobudzacze mogą tak działać. Na przykład mięta pieprzowa, olejek miętowy, czy niektóre produkty zawierające olejki eteryczne, bądź właśnie kwasy organiczne, mogą tutaj być pomocne w dyspepsji czynnościowej. Natomiast jeżeli mamy dyspepsję organiczną związaną z refluksowym zapaleniem przełyku, występowaniem owrzodzenia żołądka bądź dwunastnicy, to kwas octowy i ocet jabłkowy mogą nam niestety ale zaszkodzić. Proszę pamiętać, że działanie bakteriobójcze czy antyseptyczne zarówno octu jabłkowego, jak i kwasu cytrynowego są stosunkowo słabe w takiej postaci, w której są przyjmowane doustnie. W związku z tym nie należy oczekiwać, że taki produkt wzmacnia naszą odporność, chroni przed bakteriami, wirusami bądź infekcją. Moi drodzy, w życiu wiele rzeczy nas zaskakuje. Ja kiedyś w liceum poszedłem do biblioteki. Dzień dobry, czy jest pan Tadeusz? Chwileczkę. Panie Tadzio, jakiś chłopak przyszedł do pana. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam was. Cześć.